Ja witam w kolejnym krótkim odcinku z Tokio. Mam teraz przerwę w pracy, więc postanowiłem się przejść troszeczkę wokół firmy, gdyż zaczyna się Hanami, czyli kwitnięcie sakury. Jest to narodowe święto wręcz w Japonii. Już niedługo zaczną kwitnąć sakury, właściwie już zaczęły kwitnąć i wszyscy będą wybierać się do parków, świętować i bawić pod tymi pięknymi drzewami. Więc zapraszam na krótką przechadzkę wokół mojej firmy. Tutaj jest właśnie taki niewielki kanał z mostami i z pięknymi drzewami sakury, które już zaczynają kwitnąć, więc przejdźmy się dookoła. Widać, że już drzewka zaczynają kwitnąć, pojawiły się już pierwsze pąki, otwierają się. Nie wszystkie jeszcze się otworzyły, ale to już kwestia na kilku dni zaledwie. Pogoda jest coraz lepsza, wreszcie się zrobiło cieplej, teraz jest pewnie około 18 stopni. Trudno powiedzieć, słońce jest bardzo przyjemnie, bardzo cieplutko. Widać, że już pierwsze kwiaty się otwierają i właściwie już mamy sezon Hanami rozpoczęty i w ten weekend w całym Tokio, w wszystkich parkach na pewno będzie się wiele działo. Widać, że tutaj nad tym kanałem także są przygotowania do festiwalu, pewnie rozstawione będą jakieś stoiska i będzie można coś kupić dobrego do jedzenia, przejść się wokół drzewek, coś zjeść dobrego. Wieczorem przede wszystkim na pewno będzie super atmosfera dzięki tym lampionom. No, będę musiał tutaj wpaść pewnego dnia po pracy. Wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Teraz przejdźmy się wokół drzewek. Tak, w ogóle to jesteśmy w dzielnicy Etoku. Znajduje się na południu Tokio. Najbliższa stacja Monzen Nakacho linii Tozaisen. Takie przyjemne miejsce, dość starsza część Tokio. Dużo jest tutaj bardzo dobrych restauracji, maleńkich barów. Jest czym wybierać, gdy się idzie na lunch. O, i widać tutaj pięknie, jak już rozkwitają sakury. Przyjrzyjcie się im. Także czuć już zapach w powietrzu, naprawdę pięknie pachną. Sakury mają bardzo charakterystyczny, taki słodki, słodki zapach. Bardzo mi się podoba taka alejka właśnie wzdłuż kanału. Posadzone są sakury. Będzie to naprawdę wyglądało malowniczo. A najpiękniej się robi, jak już zaczną kwiaty opadać po jakimś tygodniu. Wszystkie spadną prosto do tego kanału i powstanie taki dywan z kwiatów. Widziałem to w zeszłym roku i naprawdę jest to przepiękny widok. Organizowane są wtedy różne rejsy po tym kanale także. Będzie można wtedy właśnie zobaczyć ten dywan z kwiatów z bliska. Może mi się uda wybrać na taki rejs jakiegoś dnia. Widać, że nie wszystkie kwiaty się otworzyły. Tutaj sakury jeszcze nie zdążyły się otworzyć, ponieważ potrzebują paru dni. A coś mi się fokus nie łapie. Na marginesie mam nową kamerę, więc na razie się dopiero uczę jej obsługiwać. To są właśnie lampiony, które będą włączone wieczorem, dzięki czemu będzie naprawdę piękna taka malownicza atmosfera. Jest to częsty motyw właśnie wokół rzek, w których posadzone są sakury. Tutaj się organizuje właśnie Sakura Matsuri, czyli festiwal sakury. Furakawa Sakura Matsuri, czyli festiwal sakury w Edo, rzeki Fukagawa. No, na pewno tutaj będzie się coś działo wieczorem. Staram się tu przyjść, jak już wszystkie kwiaty rozkwitną. Na pewno będzie przepięknie. Kwiecień jest najlepszym momentem, żeby właśnie odwiedzić Japonię. Jeśli wybierać się do Japonii, to koniecznie pod koniec marca, na początku kwietnia, żeby zobaczyć kwitnące sakury.